Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w imieniu Lubelskiej Chorągwi Wojska Staropolskiego, Ziemi Lubelskiej, imienia Domu Firlejów z Dąbrowicy. Nasz znak znajduje się na naszej tej chorągwi, mamy lewarta, czyli herb rodu Firlejów, jak również herb Ziemi Lubelskiej i znak pewien, krzyż kawalerski, symbol husarii, bo o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Co prawda będzie troszkę o Złotym Wieku Rzeczypospolitej, ale najbardziej nas będzie interesował Złoty Wiek Oręża Polskiego, czyli sama w sobie husaria. Jak to się stało, że husaria do Polski trafiła, w ogóle do Rzeczypospolitej? Otóż pod koniec XV wieku do Polski, na ziemię polskie zaczęli przybywać Serbowie. Serbowie wcześniej przegrali walkę o swoje państwo z Imperium Tureckim, Imperium Osmańskim i tak szukali sposobności, jakby się tutaj na tych Turkach odegrać. No, trafili na dość podatny grunt, ponieważ w owym okresie Rzeczpospolita toczyła sporo wojen, co prawda może nie z Turkami od razu, ale na przykład z Moskwą. I tacy ludzie, specjaliści od szybkiej walki, szybkiej jazdy konnej, byli nam bardzo potrzebni. Początkowo mówiono na nich husarz, husarze. Swojej wartości bojowej dowiedli za Zygmunta Starego podczas bitwy pod Orszą. I już można w 1514 roku, już można mówić o początku husarii na ziemiach polskich. Husaria się rozwija, ponieważ szlachta polska bardzo sobie ceniła to, co oni ze sobą przynieśli. A mianowicie ekwipunek, styl jazdy, styl pewien prowadzenia konia, styl walki, to trafiło na poczesny grunt. Nasi husarze używali tak zwanego koncerza. Koncerz długości około od 1,20 m nawet do 1,80 m. Tylko dość ciekawa była technologia użycia tego dźgadła, jak to się mówi było po polsku. Otóż husarz jak jechał, opierał sobie broń o łęk siodła i nakierowywał na przeciwnika. Teraz powiemy coś o broni palnej, będziemy burzyć mity. Otóż tak według reform króla Stefana Batorego, każdy husarz musiał mieć w olstrach, czyli przy siodle, przynajmniej dwa pistolety. Gdy przyszło husarii walczyć z jazdą tatarską, Tatarzy mieli konie, które nigdy nie słyszały strzałów, więc strzelano do Tatarów i płoszono im konie. Natomiast w tłoku bitewnym czasami któryś tam użył tegoż pistoletu, ale to było rzadko. Najczęściej tegoż pistoletu używano mniej więcej w ten sposób. Naprawdę można zrobić krzywdę. Natomiast sama technika władania przez husarię szablą była dość ciekawa. Nie trafiano nigdy w głowę. Po co? Po pierwsze, gdyż dochodziło do szarży, husarz ciął w rękę przeciwnika. Chciał go po prostu obezwładnić, gdzieś w nadgarstek. Drugi bądź trzeci szereg miał za zadanie dokończyć dzieło. To jest tak zwana szabla przejściowa. Wbrew pozorom, szabla, o dziwo, jako broń, jest bronią humanitarną. No tak! No jest humanitarna, bo co prawda robiła bardzo efektowne rany, krew bryzgała, jeśli się tylko dało, natomiast to rany były cięte, dość płytkie. Jak gdzieś nie trafiła w nienewralgiczne narządy osłonięte dobrze kośćmi, no to taki delikwent, który wziął powiedzmy w łeb, mógł się wylizać. Chleba z pajęczyną zagnietli i śliną i po jakimś tam okresie czasu już gość był jak nowy. Zapomnieliśmy powiedzieć o czymś takim, o straszna broń, oznaka rangi oficerskiej w każdej chorągwi Wojska Staropolskiego. Jest to tak zwany nadziak. Tu mówię nie bez przesady, broń śmiertelna. Każdy cios tym urządzeniem, nieważne którą stroną, właściwie kończył się zejściem przeciwnika do tak zwanej bazy. Zaczynamy od pierwszego etapu husarzy. Husarze początkowo wyglądali mniej więcej w XVI wieku, jak my teraz. Nie używali w ogóle uzbrojenia ochronnego, a jeśli już cokolwiek używali, to na przykład takich właśnie pancerzy kolczych, zrobionych z metalowych kółeczek połączonych ze sobą. To był pierwszy okres husarii. Reformy husarii przeprowadzone przez... Chodź tu, strzała, przydasz się. Przeprowadzone przez Stefana Batorego nakazywały, żeby każdy husarz miał na sobie kirys, hełm, naramienniki, karwasze. Które jest to? Co? To jest szyszak, hełm, najczęściej wykonywany z jednego kawałka stali. Rzecz bardzo ważna, tak zwany napierśnik, czyli kirys,
też dość ciekawa rzecz, polski wynalazek, można by powiedzieć, wykonywany z jednego kęsa żelaza, skuwany systematycznie w ten sposób, że na środku mieliśmy ość grubości około 1 cm, która zwężała się na boki i tworzyła około 4-milimetrowy pancerz, 4-milimetrową zbroję. Jak się to miało do ówczesnego pola walki? Otóż większość kul miotanych przez muszkiety ześlizgiwała się po pancerzu, nie przebijała go. Strzały to też. Nawet jest przypadek, że w bitwie pod Połonką tak ubrany husarz przeżył, przez jakiś czas przynajmniej, przeżył postrzał z armaty. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest taka, która spędza sen z powiek historykom i zawodowym, i amatorom, jak również rekonstruktorom historycznym. Jest tutaj mowa o tak zwanych skrzydłach i piórach. Pewien włoski nuncjusz napisał na ten temat coś takiego i tego się trzymamy, iż Polacy podczas bitwy nigdy nie zrezygnują ze wszystkich środków, które by mogły pomnożyć liczbę wojska wystawionego do boju. To jest główne zadanie skrzydeł. Skrzydła były używane od samego początku i zawsze. Montowane były lub do tylnej części łęgu, siodła, lub bezpośrednio do pleców husarza, tak jak mamy tutaj. Jak wyglądały? Nie była to jakaś tam misterna robota, po prostu zwykła listwa, wygięta troszkę, obciągnięta jakąś tam materią i powbijane w niej po prostu pióra. Husaria nie byłaby husarią, gdyby nie pewne zwierzątko, mianowicie koń. Koń świadczył o sile husarza, jak również o jego przydatności bojowej. Koń, bardzo ciekawy temat, ponieważ konia husarskiego nie można było sprzedać za granicę. Sejm zabraniał. Jeśli ktoś to zrobił i nie bał się, że łamie prawo, mógł zostać nawet skrócony o głowę. Koń kosztował trochę. Od tak 9 do 60 kg srebra. Przeliczając na dzisiejsze, żeby dać lepszy obraz, to za dochód, za roczny dochód z jednej wioski można było kupić konia przyzwoitego. Koń szkolony był przez lat 7, tak? 7. Zanim w ogóle można było mówić o jego przydatności do jakiejkolwiek służby w szeregach husarii, czy nawet innej jazdy. Konie husarskie miały bardzo dużą przewagę nad końmi zachodnioeuropejskimi. One mogły iść w pochodach armii i jeść byle co. Były bardzo odporne. To husaria podjeżdżała na odległość 300 metrów, tak żeby z muszkietu nie można było trafić. Stawano sobie w szeregu, wtedy padała komenda marsz. I żeby nie zmęczyć tych koni, które były niezwykle odporne, ale też szybko się męczyły, więc na początku szły stępa. Bardzo stępa, to znaczy po prostu spacerkiem. W pewnym momencie padała komenda rysią. Wydano dekret, żeby widząc husarię, ustępować pola, po prostu nie wydawać bitwy. Dlatego też na przykład inne wojska brały po prostu drzewka i pokazywały z daleka, więc momentalnie uciekano z pola bitwy. Natomiast żołnierze szwedzcy najczęściej, ale zaciężne armie inne, zastrzegały sobie w kontraktach, prawda, żołnierskich, że nie będą walczyć przeciwko husarii, a jeśli będą walczyć przeciwko husarii, to czterokrotny żołd, na co oczywiście bardzo chętnie się godzono, bo i tak nie było komu wypłacać potem. To był 1605 rok, Kirchholm, słynne zwycięstwo. Drugim takim zwycięstwem, często zapominanym, naszym chyba zdaniem... Największe zwycięstwo. Największym zwycięstwem, większym niż Grunwald, był Kuszyn. 1610 rok. Jest taka anegdota, zapytano, z kim graniczy Rzeczypospolita. Szlachcic odpowiadał, z kim chce. Wtedy to właśnie Firlej, jeden tak, z Firlejów. Andrzej Firlej, rotmistrz królewski z Dąbrowicy. Rotmistrz królewski sławił się czymś, co było wtedy niepojęte. Otóż dziesięciokrotnie ze swoją chorągwią liczyła około 100 do 150
Etatowo 200, ale jak to w Polsce, część chorowała, część nie była zdolna. Część poszło na wynagrodzenie dowódcy. Tak. Więc około 100-150 koni, gdzieś około 10-krotnie szarżowali pozycje szwedzko-moskiewskie. Nieustępliwość i hart ducha i pewność siebie była tak duża, że po prostu przy mimo 10-krotnej przewagi po prostu się poddano. Co się stało? Wynikiem tej właśnie bitwy było to, że poddano Moskwę. Poddano po prostu Moskwę. Posadzono, wydano edykt o osadzeniu króla polskiego, syna Zygmunta, na tronie. Zygmunt oczywiście się na to nie zgodził, bo warunkiem było przejście na prawosławie, a jak wiemy, Zygmunt był ultrakatolicki. I zaprzepaszczono ogromną szansę. Kto wie, może dzisiaj po polsku by mówiono w Moskwie. Kolejnym zwycięstwem, pewnie każdy słyszał, jest Wiedeń 1683 rok. Oczywiście walczono, już nie na koniach, bo wiadomo, nie można było, więc spieszeni w formie spieszonej, czyli na piechotę, odpowiednio się uzbrojono. I wygrano tą potyczkę, tą bitwę, można powiedzieć, wygrano w ten sposób, że Tatarzy po całym dniu stwierdzili, że dalej po prostu nie jadą. Zawrócili i uratowali w ten sposób, te dwie chorągwie uratowały, no, być może bardzo wiele istnieje, a przede wszystkim majątek, bo przecież tego typu napaści miały za zadanie tylko jedno, czyli po prostu grabież, zwykłą po prostu grabież. Tak mniej więcej wyglądały... Dość ciekawe straty były po bitwie pod Chodowem, otóż z polskiej strony około 400. To wiadomo, wszyscy byli ranni, natomiast ze strony Tatarów, jak policzono, około 2000 było poległych, zostało na polu walki. Z dość ciekawym podejściem tutaj hetmana Chodkiewicza pod Kirchholmem i hetmana Żółkiewskiego było stwierdzenie, żeby dodać otuchy swoim żołnierzom, stwierdził tak: no, nie będziemy liczyć nieprzyjaciół przed bitwą, nie martwcie się, policzymy ich po bitwie. Tak, to właśnie przeszło już do legendy, właśnie Karol Chodkiewicz, kiedy doniesiono mu rzeczywiście, że hordy przeciwnika są niezliczone, to powiedział: spokojnie, przeliczymy po bitwie. Natomiast jeszcze wspomnę o drzewku tak zwanym. Tutaj kolega tutaj bardzo szeroko i barwnie opowiadał. Natomiast ten tok, w który wkładaliśmy broń, to był bardzo sprytny wynalazek. Otóż po pierwsze rycerz, który wszedł w pełnym cwale, nabijał praktycznie dwóch, trzech w standardzie, a zdarzało się, że i sześciu na takie drzewko. Było to możliwe dzięki temu tokowi, bo wtedy jego ciało i ramię nie przejmowało całego impetu, tylko koń. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą było to, że łatwo było po prostu tym manewrować. Broń była jednorazowa praktycznie. Oni byli przekonani w to, że wygrają. To nieważne, czy przeciwników było 5, 10, 15, 20 razy więcej. Jeżeli powiedzieli tak, to było tak. I z reguły zwyciężano. Przestano zwyciężać z dwóch powodów. Po pierwsze, husaria była już... To było bardzo drogie uzbrojenie, nie rozwijano tego, coraz mniej husarii było, więc budżet był słaby, Rzeczpospolita zaczęła upadać, szczególnie to było po potopie szwedzkim. Tak, po serii wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą. Po wygnięciu średniej szlachty, kiedy była tylko potężna magnateria i uboga szlachta. A druga rzecz, no to rozwój oczywiście technik wojennych. Coraz celniejszych i chociaż myślę, że to głównie chodziło o upadek morale, upadek tego, co było najważniejsze, czyli wiara w zwycięstwo. Po prostu husaria była przekonana, że jest najlepsza i koniec. Mamy nadzieję, że w jakimś stopniu przybliżyliśmy państwu husarię. Natomiast jeżeli tutaj
czerwcu się spotkamy. No właśnie, tak no właśnie, plan. No właśnie, taki jest plan. Wtedy mam bardzo nadzieję, nam miło. Mamy nadzieję pokazać Państwu też i też informacje w takim szyku już konnym, tak? Miejmy nadzieję, oczywiście może nie będzie, nie będzie to cała chorągiew, będzie to kilku przedstawicieli. 100 ludzi raczej nie damy rady wystawić. Miejmy nadzieję, że Państwo jakby zobaczą to w plenerze, będziemy wtedy strzelać. Tak. Mamy armaty. Jako chorągiew Wojska Staropolskiego Ziemi Lubelskiej pokażemy Państwu. I jesteśmy w stanie Państwu pokazać i husarię, i pancernych, jazdę niedocenianą, i znaki lekkie, i drugi towar eksportowy Rzeczypospolitej, lisowczyków, jak również troszkę artylerii i piechoty. No i oczywiście Onufrego Zagłobę. Tak jest. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.